Piękny rzut zasnęł. A sorry, ja się pożegnę głup. Robisz, bo jest ta flaszka. Ale potem... Ten z tym. Zaczyna jak to wyjdzie. Na ten jeszcze przebieg. I za winkla. Otoczą go. Franko, Franko. Będzie, będzie, będzie. No jeden. Kula go dosięgła. To się nazywa kamuflaż. To rozjebał teraz tego. I to widzisz przeciwko dwóm. Jego lustro i jego lewa. Widzisz, masz to, nie? Tak, tak, tak. Tak. Zobaczymy, jak tego... A, gdzie on dostał? Kajś ty dostał, prof? Ja! Aha. O! Ja już tutaj nie będę wybiegł. Dobra, stopuj. Ja nie widziałem to, co nie widzę. A kogoś w dupę ściągnąłem. Dual wielding, szmato! Proszę, nawet kobieta pychotka zasiliła skład w środku. Matko, niech weźmie mi dobrą ostrość. Spierdalaj, siatko. Nie lubimy cię. O! Nie, ty głupia siatko! Dobra, ja się oddalę od siatki. 10 sekund, emocje, kisiel w gaciach, zacież na ryju, adrenalina rozrywa oddech i jadę. Może z lepszej perspektywy wam pokażę.
No i tak, to są szybkie szpile. Tu nie ma pierdolenia. To jest jak Battlefield 3 Close Quarters. Szybkie, intensywne meczyki. No i została ostatnia kruszynka. Jak sobie poradzili w tej żałosnej sytuacji? No zobaczymy. To jest tak zwana fala się zrobiła teraz. A. Czysto. Także, kochani, jeśli macie możliwość gdzieś blisko, opcje, warunki przede wszystkim dobrych, kumatych, znajomych, to serio. Dajmy sobie spokój z kompem na weekend i pobawmy się w paintball. Aha, to swoją. Dwóch ekranów. Dwie różne perspektywy. Shaking, shaking under heavy suppressing fire. Trzymaj. Nagrywaj. Spoko. Laska to już super, laska plus paintball. Under heavy suppressing fire. Właśnie brakuje mi shaking kamera. Kurwa, przegwoździli mnie. Oj, pojedynek. No, jest zajebiście, ci powiem. Co to coś ty jadł? Chwalię na żółto. Za dużo jajecznicy na kacu. Starej brodę! Moja wspaniała broda jest walona. Chuj, tak ją zgapiłeś ode mnie. Stałem stary z tego, z lewego ekranu. Patrz po jakim kosie, patrz! Chyba tu! Przepraszam za słownictwo. W ogóle to taki, kochani, ewenement malutki, jeśli chodzi o wyposażenie pól paintballowych. Wam przemycę. Profi to jest X, prawda? Tylko taki obcięty. Ale wyście coś gadali, że to jest jeden z największych? Największy gdzie? O kurwa. No to jest konkret, ale pokażę wam z lewej perspektywy. Holy fuck. Wzgórze kurwice. Także są różne pomysły na zaaranżowanie właśnie tak zwanego layoutu pola na areny speedballowej. I właśnie na środku daje się takie X-y. Znaczy to jest X ścięty w połowie. Bo oczywiście brakuje mu tych górnych nóżek. Chociaż to bardziej atrakcyjnie wygląda. Atrakcyjnie wygląda, jeśli chodzi w ogóle o wygląd pod względem medianum pola niż efektywności. Tu z kolei pod kątem wykorzystania konkretnej przeszkody. No ale okej. Jakiś tam wachlarz zagrań taktycznych powiększa. Piękny dzień. Piękny dzień, fajne gierki. A wszystko to z Splatpak TV od Patryka Rojerowskiego. Specjalnie dla was, młodych paintballowych zapaleńców. Trzymajcie, kochani. Strzała.